Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, sowieckie NKWD czy KGB przychodziło do pozycji politycznej o 6 nad ranem. Urząd Bezpieczeństwa w Polsce przychodziło do opozycji politycznej o 6 nad ranem. No i dzisiaj w Ameryce. W Ameryce FBI przychodzi do opozycji politycznej o 6 nad ranem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które praktycznie rzecz biorąc są zawsze demonetyzowane. No to jest makabra. Makabra, żeby amerykańskie FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, przychodziło do domu, do posiadłości byłego prezydenta, jak do jakiegoś bandziora. No i to nie chodzi o coś poważnego, tylko o papiery, które były w jego dyspozycji, no i w skrzynkach przewiózł. Nie wysłał tego do Chińczyków, tak jak Biden, nie wysłał do tego na Ukrainę czy do ruskich, tak jak Biden, no po prostu miał skrzynki. No mogło być gorzej, bo KGB i NKWD to wysyłało, zabijało gdzieś tam na Lublance albo wysyłało na Gułag. W Polsce ubecy to zabijali na Rakowieckiej, czy też na jakichś łączkach chowali. No a tutaj no to w zasadzie tylko używają przecieków. Przecieków używają, no bo jeszcze starają się, żeby przekonać amerykańskich obywateli, amerykańskich wyborców, że prokuratora jest, że działa, no i chce przekonać ich komunistów, żeby głosowali na komunistów. No Biden dzisiaj powiedział, że pożyczki studenckie, on likwiduje pożyczki studenckie. No gamon, jak on może likwidować pożyczki studenckie, jeżeli te pożyczki studenckie będą zapłacone przez wszystkich tych, co pracowali? No bo będą płacili większe podatki. No a prokurator generalny Merrick Garland no powiedział, że sprawiedliwość w Ameryce wymaga tego, żeby właśnie sprawdzić byłego prezydenta, że sprawiedliwość działa. No jak się tak posłucha, no to jak to jest możliwe, kiedy jest pełno przecieków z Ministerstwa Sprawiedliwości na temat, jak to wszystko się odbywało. Jeżeli ktoś jest normalny, no to widzi, że ten prokuratora, to chce skazać prezydenta konserwatystę, no i 90 milionów głosujących konserwatystów chce ich skazać i zlikwidować poprzez opinię społeczną, poprzez środki masowego oszukaństwa. To jest ostatni taki przykład, no to jest to, że w New York Times, to tam przeciek był taki że oczywiście z Ministerstwa Sprawiedliwości był przeciek taki, gdzie New York Times napisał, że w zasadzie zabrano więcej niż 300 dokumentów z klauzulą tajności. No jak ktoś zapyta, z jaką klauzulą i jakie dokumenty, i no to New York Times nic nie napisze, to po prostu takie z przecieków. No i tam jeszcze New York Times pisze, że zapewniają, że tam były dokumenty CIA, były z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, że były z FBI, no i że tematy poruszane w tych dokumentach, no to były od A do Z i tam wszystko w zasadzie było. No i jest też ta sławetna osoba zaznajomiona z zagadnieniem, tak? No bo zawsze w tych gazetach piszą: osoba zaznajomiona z zagadnieniem powiedziała. No i to zawsze, za każdym razem, no to się słyszy tą osobę zaznajomioną z zagadnieniem. Co to jest za taczka główna, tak? Te środki masowego kłamstwa, to kogo oni oszukują?
No a to jeszcze gorzej było w 11 sierpnia, kiedy Washington Post, następna gadzinówka komunistyczna, pełna czerwonych świń, no to oni tam napisali, że kiedy FBI było w tej posesji Mar-a-Lago, no to by szukali dokumentów najwyższej najwyższego utajnienia, no i one były związane, te dokumenty najwyższego utajnienia były związane z bronią atomową. Także bajki takie pisali, jakie tajemnice o broni atomowej Washington Post nie napisał, no bo to zawsze nigdzie nie napisze. Komuniści w ten sposób kłamią i oszukują. No i później jak ujawniono ten nakaz rewizji, no to tam żadnych nie było wspomnień o broni atomowej. Także komunistyczne przecieki no formują tych durnych żuczków, którzy dają się oduraczyć, dają się oszukać, dają się okłamać i cała ta papka jest im wciskana. No, wszyscy ci, co przeciekają, dają te przecieki, no to wiadomo, o co to chodzi. To oni wiedzą, po co to robią i każdy normalny wie, po co to robić. No to jest po to, żeby całą tą publiczkę urobić na to, żeby zaczęli uznawać, że ten najazd na dom byłego prezydenta, no miał rację, że miał rację. No i komuniści tak powolutku gotują tą żabę. Oni w zasadzie sugerują, że Trump popełnił jakieś przestępstwo, no ale co jeszcze nadchodzi? No, nadchodzi na to, że są te wybory międzyprezydenckie 8 listopada, czyli w zasadzie tam za, co jest dziś teraz, czyli jest jeszcze cały sierpień, cały październik, to 60 dni, no i tam 8 dni i tu 8, no to w sumie 10 tygodni, to jest w sumie nic. No i oni chcą trzymać to, żeby tego Trumpa ciągle tam kopać, ciągle opluwać, ciągle coś jakieś mieć za żalenia. No ale jest nadzieja, że normalni ludzie to widzą. No to jest po prostu przepychanka polityczna, straszna przepychanka polityczna. No w międzyczasie prokurator generalny, prawnicy prokuratora generalnego mówią, że żaden sędzia nie może wypuścić ich legalnych oświadczeń związanych z tym najazdem. No i te oficjalne papiery to nikt nie zobaczy, ale te wszystkie przecieki, no każdy może to zobaczyć. No i powiedzieli, że wszystkie te dokumenty, które będą wypuszczone, to będą bardzo ostro zredagowane. Czyli co tam będzie? Tam będzie po prostu tylko napisało Donald Trump, a później będą wszystkie tylko 50 czy 100 czarnych linijek i wszystko będzie po prostu wykreślone. No. Także to na dzień dzisiejszy właśnie takie wypuszczanie dokumentów, to jest tylko imię, nazwisko, a cała reszta jest po prostu na czarno. To za jaką cholerę mówić, że to jest dokument, jak on jest wytuszowany na czarno w 99%. No, jak zwykle ta osoba zaznajomiona z zagadnieniem, no to tłumaczyła, że mamy wierzyć, że osoba zaznajomiona z zagadnieniem to jest warta zaufania, ale papiery, które można by było obejrzeć oficjalne, no to tego już tego nie można zobaczyć. Także minister sprawiedliwości Garland, główny prokurator generalny, no sam siebie robi wariata, no i sam siebie robi z całej instytucji. No i
czy ktokolwiek się dziwi, że setki milionów Amerykanów po prostu nie wierzy Ministerstwu Sprawiedliwości, że miliony Amerykanów nie wierzy Federalnemu Biuro Śledczemu? No to jest makabra. To jest makabra, to jest po prostu 1984, czyli ten cała ta nowela Orwella o komunistycznym stanie. Każdy, co czytał 1984, no to myślał, że to jest jakaś fikcja literacka, no a to się okazuje, że to po prostu jest podręcznik działania dla komunistów. No i oni dokładnie to robią. Także Orwell prawie 100 lat temu wiedział, co on opisuje. No jak czy to wszystko brzmi znajomo? No brzmi znajomo, bo cała ta sytuacja z tą zmową rosyjską, całe to wszystko Ministerstwo Sprawiedliwości wypuszczało, wyciekało te różne głupoty o tych złotych prysznicach, kiedy niby Trump miał się zabawiać z prostytuckami w hotelu moskiewskim, no i tam go filmowali, kiedy niby ona na żółto, na złoto sikała na niego. Każdy normalny człowiek na poziomie w Ameryce wie, że jak się jedzie do Rosji, to tam jest kamera w każdej ścianie, babcia korytarzowa na każdej ścianie i to wszystko jest pilnowane, także tego rodzaju przecieki czy fantazja. No ale to spowodowało, że 3/4 demokratów wierzyło. 3/4 wierzyło w całą tą koluzję, w całą tę zmowę niby Trumpowo-Putinowskie. A to wszystko było zrobione przez kogo? No przez Hillary, czarownicę Clinton. Ona to wszystko sfabrykowała, ona to wszystko zrobiła. No i ten łachudra z James Comey z FBI dokładnie współpracował. No teraz wszyscy będą ścigani. Jest nadzieja, że sprawiedliwość nadejdzie. Sprawiedliwość nie rychliwa, ale sprawiedliwa. Jak się też popatrzy, słyszy, no to tam nadchodzą takie wiadomości, że Biały Dom dał zielone światło na to, żeby ścigać jeszcze bardziej prezydenta, no bo zabiorą mu... On ma przywileje jeszcze takie prezydenckie, czy tam byłego prezydenta. I teraz chcą go potraktować całkowicie jako prywatną osobę. No nie stało się to nigdy w przeszłości. Wszyscy ci prezydenci jak to powinno działać? W zasadzie to biblioteka Narodowa, Archiwów Narodowych powiedziała, że chce te dokumenty. No i zawsze wszyscy, Clinton to miał, Bush jeden, drugi, Barack, Muhammad Obama to wszystko miał. To po prostu mówią, że wygląda na to, że tam są jakieś jeszcze dokumenty, papiery. Przyjdziemy, popatrzymy. Nigdy komunistycznie o 6 ranem tego i nie robili. No cała ta sprawa zakładana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, no w zasadzie Ministerstwo Niesprawiedliwości, no to wygląda, że jest coraz słabsza i coraz słabsza. Także prezydent ma wszelakie prawa do trzymania wielu z tych dokumentów, no bo w 1978 roku, no to był taka ustawa prezydenckich dokumentów. No i to wszystko podchodzi w ramach tego. Tam nic nie było super specjalnego. To, że oni zaczęli, przecieki były, że on naruszył ustawę o szpiegostwie. No, zabrali mu 2 paszporty, czy 3 paszporty. No, z reguły to zabierają paszporty bandziorom, żeby nie uciekli z kraju. No, to już jest chamstwo, żeby byłemu prezydentowi zabrać. Jeden czy dwa to były chyba nawet nieważne. To już w ogóle trzeba być łachudrą komunistycznym, żeby zabrać nieważny paszport. To już jest złośliwość małpia. No cała
cała ta grupa Garlanda, ministra sprawiedliwości, no to siedzi na jednej wielkiej petardzie, to wszystko wypierniczy w powietrze, także wszyscy normalni wiedzą, dlaczego komuniści to robią. Mam nadzieję, że wszyscy ci lewacy, którzy wierzyli to, też chyba przecierają oczy ze zdumieniem i zaczynają rozumieć, o co to wszystko chodzi. No i teraz to jest tylko kwestia tej całej tej prokuratorskiej dyskrecji, prokuratorskiego działania. Garland może sobie myśleć, że on jest bardzo skrupulatny, jest bardzo, bardzo dokładny w ramach tego prawa, kodeksu, paragrafów i tak dalej. No ale on otworzył puszkę Pandory. Teraz już w zasadzie żaden rząd nie będzie się czaił, żaden rząd nie będzie się ograniczał. Tak, to nie było poważne przestępstwo, to nie było jakaś akcja kryminalna. Także całe te prokuratura, która używa przecieków do firm prywatnych, to jest najgorsze. No, W sumie KGB zastrzeliwanie i wysyłanie na Lublinkę było gorsze. No ale w Ameryce tego rodzaju działanie to jest najgorsze od kilkudziesięciu lat. Wszystko się zmieni już niedługo. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Widać jak to Ministerstwo Sprawiedliwości zamieniło się po prostu w Ministerstwo Terroru Wewnętrznego. To jest terror, kiedy ci ludzie na stanowisku są w stanie coś takiego robić. Straszna rzecz to jest taka, że ta połowa komunistycznej Ameryki klaszcze, że oni klaszczą, nie zdają sobie sprawy, że następnym razem przyjdą po nich, że takich rzeczy się po prostu nie robi. Przekaz socjalistów, co głosowali na Bidena, no widzicie, co tu się w Ameryce dzieje. Doprowadziliście do tego. Wybraliście łachudrów, wybraliście komunistów, wybraliście komunistyczne świnie. No i mamy to, co mamy. Także teraz zmieńcie swoją przynależność partyjną, albo po prostu 8 listopada nie idźcie na wybory. To odejmijcie ten swój głos od tych bandy czerwonych świń, od bandy komunistów. Zdrowia dla normalnych.